tekst, który został napisany przez jednego z ważniejszych dramaturgów izraelskich, który notabene jest również reżyserem i aktorem, co w tej mieszance wybuchowej jest dosyć znaczące, ponieważ to są, jeśli mają talent oczywiście, to są ludzie, którzy piszą z dużym wyczuciem sceny, ponieważ również w ten tekst jest wpisana forma, od razu w tekście widoczna, na to, że kilka postaci znanych przez jednego aktora, aktorkę. Tiki! Przełóż spotkanie z Flanderem na środę o 11, a ty... Gurgorem! Przyjmuję cię do pracy. Będziesz tutaj reżyserem, instruktorem teatralnym. Pracowałeś kiedyś w szkole? Nie, ale myślę, że sobie poradzę. Fajny tekst, który myślę, że w tym miejscu, dla tego miejsca trochę też, jak powiedział, zresztą napisał mi to Gurgorem, że ma takie wrażenie, że bardzo się denerwuje w ogóle na tę premierę, strasznie na nią czeka, przyjeżdża tutaj jutro z rodzicami, będzie razem z tłumaczką, która jest jednocześnie jego agentką, natomiast powiedział, że ma wrażenie, że po prostu strasznie to jest dla niego ważne, bo on ma takie poczucie, że ta sztuka była trochę pisana dla Białegostoku, mimo że de facto nie trafiła do nas z taką adnotacją. Witaj się z panem Korelem. Będzie waszym instruktorem teatralnym. Może nawet wyreżyseruje akademię na koniec roku. Przypomnę, żebym ci coś potem zaproponowała w kwestii akademii na koniec roku. A to jest właśnie Limaj Szymon, której wydaje się, że cały świat jest jej wynalazkiem, prawda? Limaj? Nie cały świat, pani dyrektor. Tylko Europa i Azja. Bardzo serdecznie zapraszam państwa na wyjątkową sprawę. To jest prapremiera, znaczy w sensie ta sztuka jest po raz pierwszy wystawiana w Polsce. 5 kg cukru, Góra Korena. Mam zaszczyt w imieniu całego zespołu Białostockiego Teatru zaprosić państwa na ten spektakl. Wydaje mi się, że to jest o ważnych sprawach, a jednocześnie można się trochę pośmiać. Tak, były u nas w miasteczku 3 dziewczyny. Henia, Lea i Uda. A ta Udel to była, jak to się mówi, bardzo śliczna dzieweczka. Śpiewali oni piosenki, wiem? A gdy przyszli przekręci faszyści, wystrzelali całą rodzinę Lei. O Heni nic nie słyszałem! Dunesz! A Udel przeżyła wojnę. Mieszka gdzieś w domu starców w hajfie. A znasz taką piosenkę? Meide gangen zu feigele zu digri. Chmit, 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 zu digri. Chmit, 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 zu digri. Chmit, chmit. Ty, Górkę, na jakiej ulicy ona mieszka, co? Może ty wiesz, gdzieś nie będę chodził po całej hajfie i pytał, gdzie mieszka dziewczyna z piosenki, nie? Jest gorsza ta fajeczka, nieprawda? Ty, Guri, masz zegarek? Która godzina? Mam. Obiecałem mi, że kupię krem do twarzy i termometr dla Reutki, bo stłukła stazy. No.